moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Zajmiemy się dzisiaj trójkątem równobocznym i jego połową i główny nacisk właśnie położymy na tę połowę. Teraz tak, jeżeli mamy taką połowę takiego trójkąta, no to ten bok nazywamy krótszą oprzy prostokątną, tutaj gdzie jest kąt prosty i 30 dłuższą oprzy prostokątną, a tutaj gdzie jest 30 i 60 przeciwprostokątną. Jeżeli przyjmiemy sobie, że długość tego boku wynosi a, to tutaj jest połowa tego boku, a tutaj jest a pierwiastek z 3 na 2. No i teraz zróbmy sobie takie zadanie. Oblicz miarę kąta alfa, długości pozostałych boków trójkąta i obwód trójkąta, czyli wszędzie mamy właśnie połowę tego trójkąta równobocznego. No i teraz tak, jak to zadanie robimy? Najpierw wprowadźmy sobie oznaczenia, najpierw może zacznijmy od alfy. Suma kątów w trójkącie wynosiła oczywiście 180 stopni, czyli od 180 odejmujemy 90, i odejmujemy 60 i to jest nasze alfa. Czyli alfa równa się 180 minus 90 to jest 90, a 60 to jest 30 stopni. Czyli tutaj możemy wpisać 30 stopni i widzimy, że mamy ten trójkąt. Teraz tak, co robimy dalej? Tutaj wpisujemy sobie literkę A, tutaj jedną, drugą A, a tutaj możemy napisać A pierwiastka z 3 na 2. No i teraz rozwiązujemy takie równanie. Jedna, druga A równa się 6, dajemy sobie strzałkę, możemy to pomnożyć przez 2, czyli a równa się 12. Czyli, moi drodzy, długość tego boku wynosi 12. No i teraz ile wynosi długość boku tego, czyli a pierwiastek z 3 na 2. Czyli mamy tak, a pierwiastek z 3 na 2 równa się, za a wstawiamy 12, czyli mamy 12 pierwiastek z 3 na 2. Czyli będziemy mieli 6 pierwiastka z 3. Czyli tyle wynosi długość boku. No i teraz spróbujmy kolejny przykład. I zaczynamy tak samo. Najpierw zacznijmy sobie od alfy. Czyli piszemy sobie tak. Alfa to się równa 180 minus 90 minus 30. Czyli alfa to się równa 90 minus 30 to jest 60 stopni. W kolejnym kroku wprowadzamy sobie te oznaczenia, czyli piszemy, że tutaj jest a, tutaj jest a, jedna druga a, a tutaj jest a pierwiastka z 3 na 2. No i zobaczcie, musimy wyliczyć długość tego boku. Jedna druga a, skoro a wynosi 6, to możemy, moi drodzy, napisać, że tutaj będzie po prostu jedna druga razy 6, czyli 3. A tutaj, zobaczcie, co się stanie, jak policzymy tutaj. Za a wstawiamy 6, czyli mamy 6 pierwiastek z 3 na 2, czyli mamy 3 pierwiastka z 3. No to trzeci przykład. Tutaj mamy już policzone 30 i 60 stopni, musimy policzyć alfę, czyli piszemy tak, alfa to się równa 180 stopni, odjąć 60 stopni, odjąć 30 stopni, równa się oczywiście 90 stopni. I wprowadzamy sobie oznaczenia, czyli tak, tutaj będziemy mieli a, tutaj będziemy mieli jedną drugą a, a tutaj będziemy mieli a pierwiastek z 3 na 2. No i teraz, moi drodzy, cała zabawa polega na tym, żeby policzyć tą długość. Tą długość z tego równania, czyli piszemy jeszcze raz. Napiszmy sobie tak. A pierwiastek z 3 na 2 równa się 3. Mnożymy razy 2, czyli mamy a pierwiastek z 3 równa się 6. Dzielimy na pierwiastek z 3. Czyli a to się równa 6 przez pierwiastek z 3. Mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 3 i otrzymujemy 6 pierwiastek z 3 na 3 równa się 2 pierwiastka z 3. No i teraz musimy policzyć jeszcze długość tego trzeciego boku, czyli o tego boku. No to zobaczmy, ile ona będzie wynosiła. Jaka to będzie długość? To będzie 1 druga razy 2 pierwiastka z 3. Czyli tutaj będziemy mieli po prostu pierwiastek z 3, bo to się skróci. No i przykład D. Czasami w matematyce trójkąt nie jest tak ładnie ułożony, tylko jest gdzieś trochę po prostu oblocony, albo inaczej po prostu wygląda tutaj na kartce. No i teraz trzeba, zaczynamy od kąta alfa. Czyli piszemy alfa to się równa 180 odjąć 90 odjąć 30. To jest, moi drodzy, 60 stopni. No i teraz tak. Trzeba pamiętać, jak dopasowywać sobie te długości. Robi się to następująco. 30 i 60, tam stoi zawsze a. No to piszemy sobie tutaj a. Prosty i 60,
tam stoi jedna druga A. Prosty i 30, tam stoi tutaj A pierwiastek z 3 na 2. No i teraz liczymy do końca, czyli zobaczcie, najpierw policzymy sobie tą długość, to będzie łatwo, czyli to jest 1 druga razy 8, to będzie 4, a teraz tą długość, to będzie 8 pierwiastek z 3 na 2, czyli to będzie 4 pierwiastka z 3. I teraz tak, moi drodzy, jedna mała uwaga. Czasami stosuje się takie oznaczenia, ale niektórzy stosują troszkę inne oznaczenia i pokażę Wam, o co tutaj chodzi. 60, 30, 90. Niektórzy stosują takie oznaczenia, że tutaj nie jest A, tylko jest dwa razy więcej, po to, żeby pozbyć się ułamków. Czyli zobaczcie, zamiast A mogą sobie przyjąć na przykład 2x. Dlaczego? Bo jak tutaj pomnożę przez 2, to tutaj będzie tylko x, a tutaj zamiast tego wstawiają po prostu x pierwiastka z 3. I wtedy na przykład, jeżeli wiedzą, że długość tego boku wynosi 10, to szybko mogą napisać 10, 20 i 10 pierwiastka z 3. Czyli to jest po prostu inny zapis i tego faktu. I teraz, które zadania warto sobie przećwiczyć? To jest ćwiczenie trzecie na stronie 286. I zadanie pierwsze, poziom B i C, ABC ze strony 289 i zadanie siódme ze strony 291. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia na kolejnych lekcjach.